Czy polskie służby same padają ofiarą rozpoznania przez obce służby, a może nawet i świat przestępczy? Jak to jest z tymi dywersjami i sabotażami? Tylko jedno, czy być może oba zjawiska z tych zagrożeń nas spotykają? A jak to jest z tymi Stanami Zjednoczonymi, prezydentem elektem, starym prezydentem, sytuacją w Ukrainie? Czy to są realne sytuacje, czy to są blefy, to co wszystko się dzieje? I jak w tym wszystkim, i czy zasadne w ogóle porównywanie jest tak naprawdę postawy Białorusi i Korei Północnej? Raport operacyjny Artur Dubiel, lecimy. O czym dzisiaj? No, jak się już pewnie domyślacie, po tych wstępnych pytaniach, trzy tak naprawdę zasadnicze, główne tematy. Pierwszy dotyczący rozpoznania polskich służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych kontrwywiadowczych. Ale o tym w szczegółach już za chwilę. Drugi, czy w Polsce mamy do czynienia tylko z dywersją, czy z sabotażem, a może oba te zjawiska się pojawiają? Jak się pojawiają, czy się pojawiają, kiedy się pojawiają i przez kogo realizowane o tym w drugiej części naszego materiału. Trzeci główny wątek dotyczy Ukrainy w powiązaniu, tak naprawdę, z amerykańskimi wyborami, z prezydentem elektem, ze starym prezydentem. Z opcją trzeciej wojny światowej, o której się wspomina, o atomowej, która ma być w Ukrainie, to wszystko wymaga naprawdę paru słów komentarza, z newslettera na celowniku w formie raportu operacyjnego. Zapraszam. Czemu służą służby specjalne? Zbieraniu informacji, pozyskiwaniem ich analizie, wyciąganiu wniosków, przekazywaniu do środka decyzyjnego. Ale czy same również mogą stać się ofiarą takich działań? No to oczywiste, skoro mamy do czynienia z konfrontacją wywiadu z kontrwywiadem w tym najprostszym podziale, pomijając ten podział na służby wojskowe i cywilne, no to jest to dość oczywiste. Ale w doniesieniach medialnych, niestety, słyszymy ostatnio, że ABW prowadzi sprawę, w której, jak się okazuje, a prawdopodobnie dowiedziała się o tym od SKW, czyli od Służby Kontrwywiadu Wojskowego, służby kontrwywiadowcze stały się ofiarą. Prowadzenia, rozpoznania wobec nich. Komu i po co się to może przydać? To bardzo proste. Rozpoznanie, osobowe rozpoznanie używanych pojazdów, rozpoznanie tak naprawdę posiadanych środków, jeśli chodzi o infrastrukturę. Czy jest to trudne? Nie. Czy chce się zagłębiać w szczegóły, aby zdradzać detale? Też niekoniecznie, ale naprawdę nie trzeba być wielkim intelektualistą ani analitykiem, żeby tak naprawdę się domyśleć, o jakie metody. Może chodzić, wystarczy dobra książka, dobry film, i to wszystko macie podane jak na tacy. Czy powinniśmy tym wszystkim być zaskoczeni? No też nie. Pamiętajmy, jaką rolę Polska pełni, zwłaszcza w kwestii konfliktu, by nie powiedzieć wprost, wojny w Ukrainie. Co przez nas przechodzi, kto to wszystko zabezpiecza bądź zabezpieczać powinien, i dlaczego ewentualnie właśnie inni będą interesować się naszymi służbami specjalnymi. Druga kwestia: czy to będą tylko i wyłącznie obce służby specjalne? No nie, miejmy też świadomość, że zwłaszcza przestępczość zorganizowana także będzie zainteresowana rozpoznawaniem służb, także tych specjalnych, głównie pewnie mundurowych, tak naprawdę, ale, ale tych specjalnych także też. Więc niech nas to nie dziwi, nie róbmy z tego przesadnej sensacji. Służby mają, jakkolwiek to nie zabrzmi, same zabezpieczyć swoje funkcjonowanie, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Wątek drugi. Dywersja i sabotaż. Czy to jedno i to samo? Dla niektórych mediów wydaje się, że niestety tak, ale tak przecież nie jest. Czy to ważne, abyśmy rozumieli różnicę pomiędzy tymi dwoma, dwoma pojęciami? No jak najbardziej tak, bo chodzi tak naprawdę o wykonawcę tych niedobrych czynów. Dywersja będą to robić osoby nam obcnie, związane z personelem danego, danej instytucji, danego podmiotu. Sabotaż. Gorsza opcja, dlaczego? Ponieważ będzie w to zaangażowany pracownik bądź ktoś związany z danym podmiotem. Czy nie mieliśmy z tym już do czynienia? Można się zastanawiać. Skoro media o tym nie mówią, to nie znaczy, że tak się nie stało. I śmiem twierdzić, że w najbliższym czasie, niestety, ale będziemy się dowiadywać i o takich sytuacjach. Ostatni wątek nie wiem, czy uda się krótko dlaczego. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy wybory prezydenckie. No, wygrał nowy, stary prezydent, ale jeszcze Joe Biden jest na tronie. I co się dzieje? No, dowiadujemy się nagle, że Ukraina ma dostać pociski dalekiego zasięgu. Co ciekawe, kiedy publicznie w mediach pojawiła się informacja o tym, że Amerykanie takie pociski udostępnią. Pojawiły się też informacje na temat Brytyjczyków i Francuzów, którzy mieli to zrobić. Druga ciekawostka, bardzo szybko to zniknęło. Informacja oczywiście o przekazywanej broni jest, ale jakie pociski i przez kogo? Już nie. Interesujące. Interesujące również w aspekcie takim, że pojawiła się nagle w dyskursie pewna informacja, wypuszczona najpewniej przez samych Ukraińców, że będą dążyć do posiadania broni atomowej. Taki sobie oto psikus trochę losu, przecież Ukraina zrzekła się tej broni, ale za gwarancję bezpieczeństwa również udzieloną przez swojego obecnego agresora. Czy traktować to poważnie? No popatrzmy, nie odcinajmy tego kompletnie od wyborów amerykańskich i od tego, co się w wewnętrznej polityce dzieje, ale także tego, jaki przekaz idzie na zewnątrz. Na pewno ciekawe jest też to, jak się nazywa prezydenta Bidena, bo nazywa się go krwawym Joe, bądź sprawcą, bądź tym, który wywoła trzecią wojnę światową. Czy to uprawnione? Odpowiedzcie sobie sami, ale pamiętajmy, że przekazanie pocisków, według niektórych komentatorów, zdecydowanie za późno może zmienić sytuację. Na froncie pojawiły się nawet mapy pokazujące, jakie terytoria jest w stanie Ukraina zabezpieczyć by nie powiedzieć wprost odzyskać i jest to mapa na pewno no warta aby na nią spojrzeć ostatni element w tym wątku trzecim ostatnim to jest tak naprawdę postawa Białorusi versus Korea Północna przemyślenie to tak naprawdę dopadło mnie, kiedy zacząłem przyglądać się mapie o której przed chwilą mówiłem dlaczego? No wskazane są regiony na ile ta broń dalekiego zasięgu może pozwolić Ukraińcom na ograniczone ataki, podkreślam to bardzo mocno, ograniczone i oczywiście tego pasa na terenie Białorusi nie ma. Więc można wyciągać ciekawe wnioski, oczywiście analizując i realną postawę Białorusi do tego czasu, ale jak ona się ma w stosunku tak naprawdę do Korei Północnej? I jest to bardzo mocno zastanawiające, można ciekawe wnioski wyciągnąć. I powiem wprost, nie chcę Was ukierunkowywać, zostawię to Wam. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy zmusiłem Was do pewnej intelektualnej zabawy. Nie wyciągajcie za szybkich i gorących wniosków. Przemyślcie pewne informacje, zastanówcie się czemu i które, jak do Was dotarły, i tak naprawdę co być może ktoś chciał nimi uzyskać. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. I nie zapominajcie, do zobaczenia, do usłyszenia, do poczytania na www.nacelowniku.com. I taki mały PS. Zapraszam na Blue Sky.